Mamy to, dziękuję. To są bardzo ważne postacie dzisiaj w naszej sesji i tutaj będzie stał Kokosz, a tu będzie stał Kajko. Panowie, musicie jednak zejść ze sceny, bo będziemy zaraz witać jeszcze gości, którzy się tutaj pojawią. A ja chciałem Państwu powiedzieć, że no to będzie sesja trochę niecodzienna, eksperymentalna i nazywa się Wielkopolska Ofensywa Turystyczna, bo organizuje ją Wielkopolska Organizacja Turystyczna i my wiemy o tym i te WOT będzie się dzisiaj pojawiać i będzie takim hasłem przewodnim. No dobrze, co my w ogóle robimy? Jakie są zasady tego naszego spotkania? Jakie są zasady Wielkopolskiej Ofensywy Turystycznej? To jest ofensywa wiedzy i to jest ofensywa, która powoduje, że wszyscy Państwo razem z tymi, którzy się tu znajdą na scenie, ale także Państwo tutaj na sali i pewno też możliwe to jest internetowo, będą brali udział w tej podróży. Trzy rundy tej podróży. Każdą rundę stworzyło i zawiaduje specjalne jury, a więc mamy trzy składy jury. W każdej rundzie będą zadane trzy pytania. Tutaj zaraz poproszę dwie drużyny trzyosobowe, dużo tych trójek. Głosowanie publiczności, tak jest, to jest ten moment, kiedy powinni Państwo wszyscy wyjąć swoje telefony, bo zaraz one będą w użyciu, oraz na końcu, tak, znakomite nagrody. Pamiętacie Państwo to pudełko? To się jeszcze powtórzy dzisiejszego dnia. A więc dla tych, którzy zwyciężą, mamy specjalnie przygotowane nagrody. Jak Państwo widzicie, jest to pudełko. Co będzie w środku, zobaczycie Państwo i tylko zwycięzcy będą mogli to zobaczyć. No i to jest zaproszenie do wszystkich z Państwa, którzy są na sali. Oczywiście, że członkini i członkowie jury także mogą głosować, ale bądźcie wyrozumiali, znacie niektóre części tej ofensywy, także no, wiadomo o co chodzi. Link do zabawy, kiedy Państwo go teraz skanują, powinno się pojawić link do systemu, na którym będą się pojawiać pytania. Ja Państwa bardzo proszę, żebyście Państwo na początku wpisali tam w odpowiednim miejscu, które się pojawi, swoje imię, ale także nazwisko. Imię i nazwisko jest ważne, ponieważ imiona czasami mamy takie same, a na podstawie tego, co Państwo wpiszą, będziemy później wyłaniać zwycięzców. Także to jest bardzo ważne. Kto chce spotkać Anię Brykalską z tym oto pudełkiem, no to musi tutaj kliknąć i wypełnić i to imię i nazwisko. Czy wszyscy już są gotowi? Nie, jeszcze nie. Widzę, że trwa cały czas skanowanie. Jeżeli ktoś będzie miał problem, proszę podnieść rękę i na pewno ktoś z Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej pomoże. QR kod jest na tyle duży, że wszyscy powinni już to wiedzieć. Mam nadzieję, że nie widzą Państwo niczego oprócz tego, że wpisali swoje imię i nazwisko. Jeszcze trochę poczekamy, jeszcze trochę przedłużamy. Myślę, że już wszyscy to mają. Jeżeli ktoś się spóźni, witamy ponownie pana marszałka, liczyłem, że pan wróci. Panie marszałku, może pan też wyciągnąć telefon i tutaj jest QR kod. Zapraszamy do Wielkopolskiej Ofensywy Turystycznej. To nie oznacza, że od razu już mamy zwycięzcę. O nie, to nie będzie tak dobrze. Także zapraszamy. Proszę wpisać swoje imię i nazwisko, panie marszałku. Mimo tego, że jest ono wielu ludziom znane, to system nie zna, a więc system musimy nakarmić tymi danymi. No dobrze, proszę państwa, no to teraz zapraszam na scenę. Ja się przesunę tutaj, bo to już, żeby nie zasłaniać.
naszych specjalnych uczestników. Zaprosiliśmy do tej zabawy naszych przyjaciół, przyjaciół spoza województwa wielkopolskiego i przyjaciół z województwa wielkopolskiego, którzy tworzą z nami turystykę w Poznaniu na tym trudnym odcinku networking, na tym trudnym odcinku networkingu. Pierwsza to drużyna Kajka, a więc Kajko będzie zapraszał i zapraszamy na scenę Marzenę Markowską, redaktor naczelną waszej turystyki. Wielkie brawa. I to jest, tam są schodki jakby co. Cześć, zapraszam cię. To jest twój szef, będzie cię dopingował, Kajko. Zapraszam. Ja też już sobie usiądę, żeby to wyglądało w ten sposób. Drugą osobą jest pani Daria Kieraszewicz, założycielka Muzeum Mydła i Historii Brudu oraz portalu sprzedażowego turystyki Visite.pl. Dzień dobry, brawa. Witam cię, Dario. Zapraszam. I do tej grupy dołączy... Powiedział, że inkognito na zdjęciu, ale podpisał się. Andrzej Łącki, lokalna organizacja turystyczna LOT Marina. Zapraszam cię, Andrzeju. Gdzie jesteś? Jest, Andrzej. Zapraszam. Zapraszam na... I to jest drużyna Kajka. No to zobaczmy, kto tworzy drużynę Kokosza. Na scenę zapraszam panią Kamilę Krzanik-Dworanowską, dyrektor Muzeum Ziemi Złotowskiej oraz wiceprezeskę LOT Wielkopolskie Zdroje, w skrócie WZLOT. Dzień dobry. Zaraz po niej na scenę wkroczy Adam Mikołajczyk, ekspert marketingu miejsc Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc Best Place. Dzień dobry, Adamie. Zapraszam. I last but not least, Jarosław Lisiecki, dyrektor Biura Związku Międzygminnego Wielkopolska Gościnna. Jarku, gdzie jesteś? Jest. Zapraszamy. Dzień dobry. I ja już się tutaj, proszę państwa, rozpakowuję. Sytuacja jest dynamiczna, jak państwo widzicie. I chciałem się przede wszystkim zapytać tych, którzy są naszymi gośćmi, jak się czujecie i co myślicie, że się będzie działo? Marzena. Powinnaś włączyć tutaj, mamy do góry. Kokosz, proszę cię. Napięcie i tak już jest duże. Czy tu wszyscy wiedzą, że my nie wiedzieliśmy, co tu się będzie działo? Nie, o to chodzi, okay. Dlatego zadałem to pytanie. Tak, proszę państwa, nikt nie wie. Ja też, co się będzie działo. Ale spróbuję, bo możliwe, że tutaj będę miał to wszystko napisane. Tak. Ja też nic nie wiedziałem i jak pan Piotr poprosił, czy wezmę udział w jego przedsięwzięciu, to ja z chęcią, ale na miejscu okazało się, że trzeba będzie używać mózgu. Tak, trzeba będzie używać mózgu i podejrzewam, że nic nam to nie da na sam koniec, także to jest ta zabawa. Adamie, a co u ciebie? Jak odebrałeś moje zaproszenie? Ja mam tylko wielką nadzieję, że ten blamasz, który tu za chwilę pewnie nastąpi, będę w stanie chociaż częściowo wymazać swoim wystąpieniem, które mam za 2 godziny, więc mam taką małą szansę, ale generalnie będzie, myślę, bardzo ciekawie. Dziękuję, Piotrze, że zaprosiłeś mnie do tak znamienitego grona. Cała przyjemność po mojej stronie. Tak, jako jeden z niewielu będziesz miał szansę, będziesz miał drugą szansę po prostu. Pani Kamilo, a co, jak to pani przyjęła? Bo myśmy rozmawiali przez telefon i poczułem wielką otwartość wręcz. Ja zawsze jestem bardzo otwarta na wszelkie propozycje współpracy. No, zdziwiłam się, jak powiedziałeś, że nie dostaniemy wcześniej pytań. Tak. Troszeczkę się zaskoczyłam, tak. Ale okej, okay, damy radę. Zobaczymy. To nie jest to spotkanie, ale nawiążemy do niego, jeżeli wiemy, o czym mówimy. Andrzeju, ty do końca byłeś taki nieprzekonany. Czasami sprzęga. Sprzężenie, tak, totalne. Nieprzekonany, bo to było dla mnie wielką niespodzianką, w ogóle zaproszenie i to, że nie wiem kompletnie, co tu się będzie działo, ale mam taką drużynę, że wow.
Tak, zaraz będziemy o Proszę tym mówić, Adamie. Proszę nie zagłuszać naszych odpowiedzi. No to jeszcze Daria, jakbyś ty mogła powiedzieć, jak to odebrałaś wszystko. My na pytanie, co odpowiadamy zawsze, mydło? No ja myślę, że to się generalnie się zmydli i spłucze w razie czego, nasz blamasz. Dobra, no to słuchajcie, jak klasyk mówi, nie przedłużajmy, zaczynajmy. Pierwsza runda nazywa się Wielkopolskie Olśnienia Turystyczne. Wielkopolskie Olśnienia Turystyczne, czyli już trochę wiemy. Dobór grup jest nieprzypadkowa. Dobór grup jest nieprzypadkowy, dlatego że w naszej grupie spotykają się osoby i z Wielkopolski, i spoza Wielkopolski, a te pytania będą o olśnieniach turystycznych Wielkopolski. Dla teraz osób z sali powinno się teraz pierwsze pytanie pojawić na państwa ekranach i macie państwo minutę na odpowiedź. Grupa Kajka i klub Kokosza, to dobrze brzmi, jeszcze tego nie wiedzą. Pojawi się to pytanie na ekranach, które dobrze, że nie widzicie, co utrudni trochę zabawę. I ta drużyna, która wie, sygnalizuje to sygnałem dźwiękowym. Sprawdźmy jeszcze, czy to działa. Działa jedno i działa drugie. Jeżeli czas minie, to ja też mam taki pomarańczowy. W ten sposób, a więc będziemy tak sygnalizować. Drużyna, która się zgłosi i zgadnie, ma jeden punkt. Pytanie można przejąć, więc jeżeli drużyna nie zgadnie, druga drużyna ma szansę odpowiedzieć i zabrać ten punkt. Tylko jedna prawidłowa odpowiedź. I to pytanie brzmi, a jeszcze nie, jury tego konkursu składa się z pracowników Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w składzie Monika Cieślewicz, Anna Brykalska-Domańska i Tajgi, jak państwo widzicie na zdjęciu, Wiktoria Szulc, Jacek Cieślewicz, Roxana Majer, Joanna Spolińska. Oni tworzą jury, więc jeżeli byśmy się mocno kłócili, to oni są rozjemcami i oni wiedzą dokładnie, dlaczego jest tak, jak jest. A poza tym przygotowali cały ten quiz, także techniczny, więc podziękujmy im. Wielkie brawa dla jury, organizatorów. No dobrze, to pytanie pierwsze. Pojawiło się już państwo na ekranach? No to świetnie, to teraz sprawdźmy, co odpowiadają nasi przyjaciele. A więc to pytanie brzmi, czym był wysoki na około 2,5 metra kamienny romański słup stojący w centrum konińskiej starówki? I poczekajmy jeszcze, już się drużyna zgłosiła. A. Słupem ogłoszeniowym wykorzystywanym przez komesów do zarządzania grodem, czy był to może znak drogowy postawiony przez zarządcę dworu królewskiego, czy może to była odpowiedź C, kamieniem pokutnym wykutym przez cudzołożników i wszeteczników, czy była to odpowiedź D, łup przywieziony przez rycerzy z wyprawy Chrobrego na Ruś. Odpowiada. Pytania są tendencyjne. Przedstawiciel Lot Marina z Konina, proszę państwa. B, odpowiedź B, zdecydowanie. Czy była to odpowiedź B? Sprawdzamy. Tak, to jest odpowiedź B, brawo. Tak, proszę państwa, datowany na 1151 rok, słup koniński jest najstarszym w Polsce i w naszej części Europy znakiem drogowym. Wyznaczał połowę drogi z Kalisza do Kruszwicy przy ówczesnym szlaku z Wrocławia na Kujawy i Mazowsze. Słup znajduje się w odległości około 52 km od każdego z nas, a możemy powiedzieć jeszcze, że pojawia się ten słup także w naszych komiksach i do tego dojdziemy. Na słupie znajduje się łacińska inskrypcja, która w tłumaczeniu brzmi tak. Roku wcielenia pańskiego 1151 do Kalisza z Kruszwicy tu prowadzi punkt. Wskazuje to formuła drogi i sprawiedliwości, którą kazał uczynić komys palatyn Piotr. I starannie tę drogę przepołowił. Aby był go pamiętny, racz każdy podróżny modlitwą prosić łaskawego Boga. Znałem pełną odpowiedź. Bardzo dobrze.
No to w takim razie rozliczamy punkty. Jeden punkt drużyna Kajko, brawo Kajko. I na razie zero drużyna Kokosza. I przechodzimy do pytania drugiego. Czy to było trudne pytanie? Zapytam tych, którzy nie zdążyli nacisnąć. Czyli łatwe, łatwe. Tu widzę, że w grupie panuje zupełnie inna atmosfera, bo jest trudno, tak? Co jest o wiele bardziej takie storytellingowe z tymi cudzołożnikami. Mnie się bardzo podobało. Dobrze. Nie obiecuję, że jeszcze się takie pytania znajdą, ale kto wie, przecież nikt nie wie, co będzie dalej tak naprawdę. Pytanie drugie już się pojawiło u państwa, więc ja czytam. Pyzdry to małe miasto z wielką historią. Co przełomowego po raz pierwszy w Polsce zdarzyło się w Pyzdrach? Ja muszę to zrobić trochę tak, będzie mi o wiele łatwiej, bo widzę, że niektórzy zaglądają do mojego ekranu. Czy... A więc jeszcze raz mówimy o Pyzdrach. Trochę mi się przesunęło, przepraszam, tak jak mówiliśmy. Co przełomowego po raz pierwszy zdarzyło się w Pyzdrach? Czy A, spalono pierwszą czarownicę? Czy B, odprawiono egzorcyzm? Czy C, wystrzelono z armaty? Czy D, obsadzono po raz pierwszy w Polsce pole ziemniaków? Jaka jest odpowiedź? Oczywiście, że C. Proszę do mikrofonu. Oczywiście jest to odpowiedź C. Jest to odpowiedź C, bardzo dobrze. To skoro z taką pewnością, Adam, odpowiedziałeś, to może powiesz coś więcej, co się zdarzyło i kiedy i o co chodziło? Lelum po lelum. Bardzo dobrze o to chodziło. To Kajko jest... i Kokosz. Kajko i Kokosz. To jest pierwsza odpowiedź i jedyna, która była tak naprawdę ustawiana w naszej zabawie. Podczas wojny domowej, podczas wojny domowej to się stało między rodami Grzymalitów i Nałęczowów. W 1386 roku po raz pierwszy zanotowano użycie broni palnej. Ówczesne armaty były raczej niecelne, jednak wystrzelona kula przebiła bramę, zabijając miejscowego plebana. Zarówno armatę, jak i wzlatującego do nieba plebana można zobaczyć na ogromnym muralu w Pyzdrach, którą państwo widzicie na ekranach. Pleban znajduje się na prawo od wieży zamkowej, wznosząc się do nieba. Teraz każdy pewno patrzy, trudno widoczny i niestety nie mamy czasu, żeby się wpatrywać, ale jest czas, żeby pojechać do Pyzdr i to zobaczyć na własne oczy. A my przechodzimy do pytania trzeciego. Czy publiczność jest przygotowana, ponieważ pytanie powinno już się pojawiać na ekranie, a... Ale punkty nam się należy. 1-1 będzie jeszcze podsumowanie, bardzo dobrze, świetnie. No i skoro był Kajko i Kokosz i Lelum po Lelum, to trzecie pytanie brzmi, jak ma na imię kasztelan z komiksu o Kajku i Kokoszu, znany ze swojej bojaźliwości i strachu przed żoną? Czy jego imię to A, Sieciech, czy B, Mirmił, czy C, Strzeżywoj, czy D, Częstogoj? B. Czy jest to odpowiedź B? Zaraz sprawdzamy. Tak, jest to odpowiedź B, a więc mamy kolejny punkt. Ja się jeszcze zwracam do publiczności. Liczy się nie tylko poprawna odpowiedź, liczy się jeszcze szybkość w tej odpowiedzi. To czyni zwycięzcę głosowania przez telefony. No dobrze, sprawdźmy jeszcze, co mamy. Ja mówiłem, że w tym naszym komiksie Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej pojawia się Mirmił. Jest to kasztelan, który rządzi grodem w Mirmiłowo. Regularnie wpada w melancholię, czasem panikuje, a nade wszystko siedzi pod pantoflem swojej żony Lubawy. Komesie, a później kasztelani, byli zarządcami okręgów grodowych i ważniejszych grodów. Reprezentowali księcia, ściągali daniny, organizowali obronę przed najazdami. No i warto dodać, że Mirmił razem z Kajkiem i Kokoszem, jak widzimy wszyscy, promuje właśnie konin i słup drogowy z pierwszego pytania. No dobrze, no to pierwsze podsumowanie. Na sali wygrywa drużyna Kajka, brawa, wielkie brawa, drużyna Kajka wygrywa. Zaraz za nimi uplasowała się drużyna Kokosza, wielkie brawa. A zobaczmy, kto wygrywa w głosowaniu sali.
O, mamy już pierwsze osoby, które wygrywają. Sonia Valente. Dobrze, dobrze mówię? To jest nasza zwyciężczyni Aleksandra Warczyńska i, i hegemon krwawy. No, mamy pierwszą grupę. Ona się może zmienić. No to was jeszcze zapytam, czy pytania były łatwe, trudne? Za drugie w TVN-ie to już milion by był. Tak, a chciałem wam powiedzieć, że to były najłatwiejsze pytania, oczywiście, ponieważ jest to naprawdę dosyć druga przeprawa. Druga runda brzmi: wiedza okrutnie teoretyczna, okrutnie teoretyczna. W drugiej rundzie poziom trudności naprawdę wzrasta już diametralnie. Wręcz okrutnie, dlatego mnożymy punkty przez dwa. Drużyna, która się zgłosi, oczywiście, jak zacznę czytać pytanie, drużyna, która się zgłosi i odpowie poprawnie, otrzymuje dwa punkty. Można przejąć pytanie, ale już za jeden punkt. A tak, nagrody są zbyt cenne, żebyśmy je oddali od tak. Dlaczego ta wiedza jest okrutna i dlaczego jest teoretyczna, zaraz państwo zobaczycie. Dlatego, że jury i autorkami tego pytania były trzy świetne naukowczynie i badaczki turystyki z uniwersytetów, które współpracują z Wielkopolską Organizacją Turystyczną. I są to, i tam siedzą, pani doktor habilitowana Karolina Buczkowska-Gołąbek, Akademia Wychowania Fizycznego. Brawa. Pani doktor Magdalena Kugiejko z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza oraz pani Agata Basińska-Zych, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu. Brawo. I teraz proponuję, żebyśmy się wczuli w to, w co przechodzą studenci turystyki w uczelniach w Poznaniu. Zaczynamy. To będzie naprawdę okrutna wiedza teoretyczna. Pierwsze pytanie, czyli czwarte w serii, pojawiło się już u państwa na ekranach, a my czytamy je. Turystki angielskie, które, wydaje mi się, że z tej strony, że drużyna Kajka była pierwsza, no dobra, zobaczymy, nie? Turystki angielskie, które w XIX wieku wspięły się na szczyt piramidy w Egipcie, radziły następnie swoim rodaczkom, pragnącym odbyć taką samą wyprawę, robiły to na łamach drukowanych przez siebie pamiętnikach, aby te, a XIX wiek, zrezygnowały w ogóle z takiej wycieczki jako niebezpiecznej, a poza tym niemoralnej i zbyt trudnej, b odbyły tę wyprawę incognito w męskim przebraniu, c na czas wyprawy założyły suknię bez krynoliny i d bez skrępowania zamieniły spódnicę na spodnie. Zgłaszała się drużyna Kajka. Jaka jest odpowiedź? Na logikę B. Obstawiamy, że B. Obstawiamy, że B. I to napięcie rośnie, bo obstawiacie tylko. Ja to widzę po oczach, że to jest duże ryzyko. No to uwaga, napięcie rośnie. A może my się pobawimy jednak, ja Hubertem będę. Jesteście pewni, że to jest ta odpowiedź? Nie jesteśmy pewni żadnej, także... I dobrze, bo się wpisujecie naprawdę w ramy tej zasady. No niestety, jest to odpowiedź C. No właśnie, powinniście to przejąć. To na drugi raz tak będzie, dobra? Przepraszam. Jak widzicie państwo, to wszystko dzieje się na bieżąco i tak naprawdę nikt nic nie wie. Wyjaśnijmy, o co chodzi. Autorką tej porady była podróżniczka Emily Beaufort, czyli Lady Stankford, która ponadto była brytyjską ilustratorką, pisarką i pielęgniarką, a rada ta brzmiała następująco. Jedynym sposobem na przetrwanie tej ciężkiej próby jest oddać się biernie w ręce trzech Arabów, przydzielonych każdemu turyście, którzy świetnie wiedzą, jak zamocować nasze ubrania, by nie przeszkadzało we wspinaczce i jak nas podsadzać, by kosztowało to jak najmniej wysiłku i było jak najmniej nieprzyjemne.
Mam jedną radę dla moich rodaczek. Pozwólcie się podsadzać, a krynolinę zostawcie w Kairze. O podobnych podróżniczych dylematach możecie Państwo poczytać w książce przeciekawej Barbary Hodgson, Krynolinę zostaw w Kairze, o pierwszych podróżniczkach. A co to jest krynolina? Na pewno odpowie nam miłośnik krynolin i odzieży, pan marszałek. Krynolina, lelum. Tak, lelum po lelum. Tak, a doskonale, oczywiście. Panie prezesie, pan prezes, jeszcze żyjemy w tych czasach, kiedy prezes wszystko wie, na trzy kroki do przodu i zgadzamy się z jego odpowiedzią. A więc to będzie prawidłowa odpowiedź. Jak każdy prezes, niedługo przejdę na emeryturę. Przede wszystkim życzę prezesom, zwłaszcza jednemu. Natomiast krynolina, wydaje mi się, że jest to taki mocno usztywniający układ sukni, materiał, który właśnie nadaje jej formę. Powiem tak, genialny stratek, a jeszcze zapytam Karolinę Buczkowską-Gołąbek, która jest autorką właśnie tego pytania, czy prezes ma rację? Częściowo tak, ale musimy to jednak rozwinąć. Krynolina jest to po prostu stelaż, który był wykonywany albo z, no, często drewniany, to był z takich cieniutkich drewnianych patyczków, który właśnie, na który dopiero nakładano suknię i on, to w późniejszym już czasie, tak, zaczynano od drewna. No i to sprawiało, że suknia była przeogromna, ale niestety utrudniała podróże, a już na pewno wspinanie się na piramidy. To jest, proszę Państwa, jeśli mogę sobie pozwolić, zwróćcie uwagę na to zdjęcie. To jest zdjęcie, które zatrzymało czas, ponieważ nikt z nas już tej atrakcji, jeśli to tak nazwiemy, nie doświadczy. Tak, już od wielu długich lat na piramidy wchodzić nie wolno, a w wieku XIX to była jedna z największych atrakcji. Dziękujemy za to wyjaśnienie. Prezes jednak miał rację, ale trzeba rozszerzać. To w takich czasach żyjemy. Możemy tylko powiedzieć tak, że my w Wielkopolsce, o Jezu, mi to zniknęło, a właśnie miałem powiedzieć, my w Wielkopolsce także mamy piramidy, widzą je Państwo na zdjęciach. I te piramidy to grupa czterech kurhanów sprzed naszej ery, która znajduje się w pobliżu Łęk Małych w odległości około 200 metrów od drogi Kościan-Grodzisk Wielkopolski. Mogiły pochodzą z późnego okresu kultury Unii Etyckiej, czyli 1700 do 1500 lat przed naszą erą i są jednymi z najstarszych w Europie, a więc mamy w Wielkopolsce unikat. Też się nie można na nie wspinać. Ale jakby można je oglądać w jakimkolwiek stroju, nawet, panie prezesie, panie marszałku, można zakładać krynolinę jak najbardziej. Dobrze. To co? Następne pytanie. Zobaczymy, jak to będzie. Podsumujemy pytanie po sesji. Następne pytanie, czyli piąte, pojawiło się już na pewno Państwu na ekranach. I to pytanie jest albo z polityki turystycznej, albo z historii turystyki. No to jedziemy. Od sierpnia 2021 roku językami urzędowymi Światowej Organizacji Turystyki, czyli z angielska UNWTO, są. A, to jest bardzo proste pytanie, wszyscy studenci je znają, nawet o 5 rano. Arabski, rosyjski, angielski, francuski, hiszpański, chiński, czy B, angielski, niemiecki, włoski, chiński, hiszpański, portugalski, czy C, hiszpański, włoski, angielski, japoński, francuski, szwedzki. Mówiłem szybko, ponieważ nikomu się nic nie myli. Drużyna Kokosza tym razem, a ja poproszę Kajka i Kokosza, bo trochę panowie zasłaniacie osoby siedzące, jakbyście mogli dopingować, jednak zejść z sali, ponieważ też nie ma dobrego widoku na ekran, dobra, także dziękuję wam. Ale można poklepywać tam od tyłu załogę, oni mdleją, więc trzeba im dodawać ochoty. Otuchy, o, to chciałem powiedzieć. Jednak scena, to ten język niestety się plącze. No dobrze, ja zapomniałem powiedzieć, ale macie czas na odpowiedź, który już minął, więc musicie odpowiedzieć.
Tak, no to znaczy my trochę metodą selekcji, tak jak w Milionerach, że C chyba nie, no bo szwedzki to tak dziwnie brzmi troszkę. Podobnie B, portugalski to chyba zbyt mały. No co prawda w A jest rosyjski, ale to jeszcze 21 rok, więc jeszcze rosyjski był ok. No i że chiński, arabski, no więc chyba strzelamy na A. To jest odpowiedź A według was? Tak. Jesteście pewni? Nie. Co na to grupa Kajka? Czy wy też tak samo byście stawiali? Gdzie tam podchwytliwy? Niechętnie, ale się zgadzamy. Też byśmy zgadzacie obstawiali się, tak? A. Okej. Wyłom w grupie, ale większość ma rację. Andrzej też jesteś na... O, dobra, sprawdźmy. Tak, to jest A. Bardzo dobra odpowiedź. Brawo. No to powiedzmy o tym i pojawia się znowuż na zdjęciu, i to nie jest przypadek, pan marszałek. Światowa Organizacja Turystyki Narodów Zjednoczonych i rząd Hiszpanii oficjalnie ogłosiły, że od 25 stycznia 2021 roku chiński oficjalnie stał się dodatkowym oficjalnym językiem Światowej Organizacji Turystyki i w ogóle Narodów Zjednoczonych. Chiński dołączył do angielskiego, hiszpańskiego, francuskiego, arabskiego i rosyjskiego, zwiększając liczbę tych oficjalnych języków. I zgodnie też z decyzją Światowej Organizacji Turystyki z 1979 roku, dzień 27 września, niedawno był, został ustanowiony jako Światowy Dzień Turystyki i my go też świętujemy, zwykle nie 27 września, ale około, ale z tej okazji zwykle nagradzane są najlepsze produkty Wielkopolski i na zdjęciu mamy burmistrza Pystr i pana marszałka z tym z odznaką, z tym dyplomem dla miasta Pyzdry, który w tym roku zdobyły jeden z trzech certyfikatów na najlepszy produkt turystyczny Wielkopolski. Poza tym nagrodę zdobyło Antidotum, Airshow Leszno i Zamek w Kurniku. No dobrze, przechodzimy do następnego pytania. A jeszcze co robi ten człowiek po lewej stronie? Muszą państwo się dowiedzieć. Ten człowiek nazywa się Zurapolili Kaszwili i jest prezesem Światowej Organizacji Turystycznej, jest sekretarzem generalnym i na cześć przyłączenia tego języka chińskiego kaligrafował na wideo, na filmiku wideo słowo błogosławieństwo, zwracając się do narodu chińskiego właśnie z tej okazji i z okazji Nowego Roku Chińskiego. Tak, i to oczywiście jest wszystko znane i ja wiem, że trochę przenudzam, także przechodzimy do pytania szóstego. Piotrze, nie rozdajesz jeszcze punktów. Nazwisko znane. Tak, ono też... To są wszystko oczywiście proste rzeczy, także skupmy się na pytaniu szóstym, a wszyscy już je widzą oprócz was. I to będzie pytanie naprawdę ważne i ja liczę na to, że już odpowiedział prezes Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. Wiadomo też dlaczego, a ono nazywa się, a ono brzmi tak, przepraszam. Jak nazywa się stan fizjologiczny, który pojawia się u turysty podczas biegania, pływania lub innej aktywności po 5-10 minutach wysiłku fizycznego i charakteryzuje się bardzo dobrym samopoczuciem, czyli takim, jakim mamy my tutaj, który pozwala na kontynuowanie wysiłku przez dłuższy czas? Poszło, ale ja mogę czytać dalej. Czy jest to A, euforia biegacza, czy jest to B, balans tlenowy, czy jest to C, harmonia krążeniowo-oddechowa, czy jest to D, równowaga czynnościowa? Krótka narada, można się naradzać. My możemy też słyszeć to, jak się naradzacie, więc dobra, nie możemy słyszeć. A co wy sądzicie? Że przejmiecie to pytanie, świetnie, dobrze. Oni już wiedzą, a jaka jest wasza odpowiedź? No tak, tak na C myślimy, że nam też to pasuje w tej chwili. Ale co? To? Odpowiedź C. Odpowiedź C. Harmonia krążeniowo-oddechowa. Co na to wy?
My myślimy, że chociaż u mnie też staram się biegać, taka euforia jest dopiero następnego dnia, jak już zapomnę, że przebiegłem. Nie po 5 minutach, ale być może to będzie faktycznie. Sprawdzimy. Autorką tego pytania jest Agata Basińska, Zycha poprzedniego, Magdalena Kugiejko. I zaraz powie, czy to też następuje, oczywiście. No dobra, to sprawdźmy. Jest to odpowiedź D jednak. Równowaga czynnościowo. Równowaga czynnościowa. No to ja trochę dopowiem jeszcze. Równowaga czynnościowa to inaczej faza steady state i określa względną równowagę funkcjonalną organizmu, w której następuje stabilizacja zapotrzebowania i dostarczania tlenu. Ma miejsce w pierwszych 5-10 minutach wysiłku. Jak już wiemy, u osób mniej wydolnych faza ta ustala się na wyższym poziomie niż u osób bardziej wydolnych. Faza ta, bo tu odpowiedź należy się Państwu trochę dłuższa, jest poprzedzona deficytem tlenowym, gdy zaczynamy wysiłek fizyczny i nasze parametry krążeniowo-oddechowe nie nadążają za zapotrzebowaniem pracujących mięśni szkieletowych. A czym jest euforia biegacza? Zapytamy Agatę Basińską-Mzych, ale wcześniej znowuż trochę pomęczę prezesa. On się tego też nie spodziewał. Czy wpadł Pan kiedyś w euforię biegacza? Bywało mi się, zdarzało mi się tak bywać w euforii biegacza. Jak często to się zdarza? Obecnie jak wchodzę po schodach. I to też jest euforyczne doznanie. Jest taka klatka schodowa na Alejach Niepodległości 34, którą wszyscy uwielbiamy. Zalecam tam trening. Zachęca Pan do odwiedzin, rozumiem. Tak, z minus 2 na 9 piętro, gdzie znajduje się departament, tak, można się przejść. Wszyscy jesteśmy zaproszeni, to jest ten szklany budynek przy Alei Niepodległości. Czy pan odpowiedział dobrze na to pytanie? Tak. Brawo, genialny stratek, mówiłem. No to co to jest ta euforia biegacza? Agata Basińska-Zych. To jest troszeczkę inny stan i występuje dla wysiłków takich długotrwałych i nie po tak krótkim czasie. Musimy około 40-50 minut bardzo intensywnie biec na przykład, czy wspinać się intensywnie z obciążeniem na przykład pod wielką górę. I wtedy pojawia się taki stan euforyczny, jeśli chodzi o fizjologiczny aspekt, kiedy my zużyliśmy cały zapas glikogenu w naszych mięśniach szkieletowych, przepalamy się z oddychania jakby tlenowego na procesy takie bezpieczne. Tlenowe. I ten moment wyzwala w naszym ciele taki stan właśnie podobny do euforii. I wtedy czujemy, jakby wskakuje nam jakby taki drugi bieg. Osoby, które biegają, że tak powiem, są bardzo aktywne fizycznie, doskonale wiedzą, o czym ja mówię. Dziękuję bardzo. To jeszcze pytanie pomocnicze. Czy Adam Mikołajczyk mógł wpadać na drugi dzień w euforię biegacza? Chyba nie bardzo. Czyli to nie była euforia biegacza, ale może euforia wracającego z dobrej imprezy. Dobrze, to proszę Państwa, przechodzimy, bo trzeba zdynamizować czas, przechodzimy do następnej rundy, a zanim to zrobimy, podsumowanie. Czeka nas podsumowanie, ale jeszcze Państwu powiem, no gostyniec się pojawił. Tam możecie Państwo naprawdę bardzo dobrze się nabiegać i zapraszamy do gościńca. Ja muszę tutaj sobie odpalić jeszcze raz tą ściągę, bo muszę to przeczytać, że my w Wielkopolsce oczywiście, że biegamy i prawdziwe emocje i prawdziwe wyrzuty endorfin związane z bieganiem można poczuć podczas Gostyniec Ultra Trail i Gostyniec Celtic Trail, podczas których można zmierzyć się zarówno z górą, jak i z samym sobą podczas biegów trwających 6 i 12 godzin. I to jest chyba ten dystans, w którym ty, Adam, biegasz, a robisz to przez noc, więc po prostu ta euforia się wtedy pojawia. Podsumowanie, proszę Państwa. Co mamy na sali? Cały czas Sonia Valente. Mam nadzieję, że pani Sonia nie miała pytań wcześniej, bo nigdy ich nie miał. Następnie pani Katarzyna Kruszka i pan Kamil Kwiatkowski. Trzymamy kciuki. A jak jest na sali? Czy ktoś mi przypomni? Wy liczycie swoje punkty? Ile macie? Dumne dwa. Czyli no tak. A grupa Kokosza?
ma 3 albo 400. Okej, 3. Czyli tutaj idzie wszystko na noże. A proszę Państwa, jeżeli myśleliście, że wiedza okrutnie teoretyczna, co są najtrudniejsze pytania, to naprawdę żeście byli małej wiary, bo zaczynamy rundę trzecią. Weź ogarnij to, Wielkopolska Organizacja Turystyczna, weź ogarnij to. I proszę Państwa, jest to najtrudniejszy poziom, najtrudniejszy, zatem liczbę punktów mnożymy przez 3, a grupa, która przejmuje pytania, dostaje 2 punkty. Dlaczego to jest takie trudne? Dlatego, że jury i autorami i autorkami pytania są studentki i studenci kierunku gospodarka turystyczna Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Oni wszyscy siedzą po tej stronie sali, ale tylko wymienię ich nazwiska. Stanisław Adamiak, Dagmara Brzezińska, Mateusz Czadrowski, Martyna Dominiczak, Katarzyna Kośniewska, Maria Mocek, Paweł Pietraszkiewicz, Jakub Szymczyk i Natalia Trąbka. Wielkie prawa dla Państwa, a ja zaczynam czytać to 7 pytanie i teraz zobaczymy, czy Wy naprawdę znacie życie. I to jest zemsta za te poprzednie pytania i dlatego to nie panie odpowiadają, naukowczynie i prowadzące, tylko akurat wy. I to jest to, co zawsze chciałem powiedzieć. Już jesteśmy? Już państwo widzą, poruszenie jest na sali, bardzo duże, a ja zawsze chciałem to powiedzieć. Pani Dario, pani Marzeno, pytanie będzie muzyczne. O plaży w jakiej miejscowości turystycznej śpiewają Freeze i Przemek Pro w utworze Vanilla? Czy jest to plaża w miejscowości Mielno, czy B. Ustka, czy C. Sieraków, czy D. Stegna? Słuchamy, czas leci. Cyk, 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 cyk. Kajko mówi, że Stegna. 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 Ta drużyna mówi, że Stegna. Co na to drużyna Kokosza? Nie. Możecie tylko przejąć, ale musimy wiedzieć, co przejmujecie. No, Sieraków. Tak, Sieraków. Sieraków, dobrze, no to zobaczymy. Liczymy na ten Sieraków, ale czy to będzie Sieraków? Nie. Niestety Stegna, a więc mamy Funky Freeza czy Przemka Pro? Obu. Obu, aha. A które jeszcze utwory lubicie? A Freeze to fajny jest, nie, chłopak? Bo gdzie, nie, no są gdzie, fajniejsi. No. A skąd go w ogóle znacie? Bo ja znam, wiadomo, ale czy wy też z tego? Co ja? Od dzieci naszych przyjaciół. Aha, czyli tak samo jak u mnie, tak. No dobrze, to wyjaśniajmy. Pytanie będzie muzyczne. Widzą Państwo słowa tej piosenki. Jak widzicie Państwo, utwór na YouTubie ma ponad 11 milionów odsłon. Jak Państwo, 11 milionów. Jak Państwo mogą przeczytać, utwór ten ma charakter dramatyczny. Podmiot liryczny cierpi, mimo upływu czasu i mimo zapewnienia, że teraz jest w niebie. Przeczuwamy jednak, że między nim a jego eksmiłością stało się coś, co można określić słowem drama. Możemy też z pewnością stwierdzić, że gdyby spotkali się oni na plaży, na przykład w Sierakowie, albo wielu jezior Przemęckiego Parku Krajobrazowego, żyliby do teraz długo i szczęśliwie, a kto wie, może on byłby właśnie na tym zdjęciu, wylegując się na leżaku wspólnie ze swoją wybranką. No cóż, trzeba było wybrać lepiej. Przechodzimy od razu do pytania 8, które także ma charakter muzyczny i Państwo widzicie już na ekranach to, co ja przeczytam. Kto z wymienionych artystek bądź artystów otrzymał w 2018 roku medal za zasługi dla Ciechanowa? Czy była to Vicky Gabor, czy był to Kwe Bonafide, czy był to C. Taco Hemingway, czy D. Dawid Podsiadło? Te pytania nie biorą jeńców, proszę Państwa, jak widzicie. Co mówi grupa? Zaraz zobaczymy, zaraz ich zapytamy.
Ja wiem, że z Ciechanowa pochodzi Doda na pewno, ale to tak dwa pokolenia wstecz gdzieś. Tak. Więc, ale idziemy tym tropem żeńskim, więc strzelamy Vicky Gabor. Vicky Gabor. Co na to grupa, która nie zdążyła się zgłosić? Czy jest to Vicky Gabor? Jak sądzicie? Powiemy, że nie. Nie, nie oni Rolling mówią, Stonesi. Że nie. Rolling Stonesi z Ciechanowa. No proszę, pewno tacy są, którzy się tak nazywają. Byśmy musieli poszukać takich mieszkańców. Nie chcecie przejąć punktów? Tak. Oni mówią, że D, tak? Że B czy D? Że, bo ja bym powiedziała, że B. B. Tak. D. Dawida. Dawida bierzecie, czy bierzecie Kłebo? No. D. Mówią, że D. A prawidłowa odpowiedź to B. Jednak B. Trzeba było wybrać B. Niestety nie zdobywamy punktów. My mówiliśmy B tylko za Katarzynę. Tak, ale później dokładnie słyszałem B. Kłebo na fide, czyli inaczej Kuba Grabowski, to polski raper, piosenkarz, autor tekstów i naprawdę ważny muzyk na polskiej scenie muzycznej. Pięciokrotnie nominowany do Nagrody Fryderyków, w tym raz laureatem jest tej nagrody za album roku hip-hop, za płytę Soma 0,5 mg. W maju 2018 roku podczas koncertu w Ciechanowie został odznaczony medalem za zasługi dla Ciechanowa, który otrzymał z rąk prezydenta miasta. A ja chciałbym dodać, że my też mamy raperów w Poznaniu i to nie takich młodych, ale którzy już działają na scenie 30 lat i mówimy tutaj o mieszkańcu ulicy Staszica na Poznańskich Jeżycach, czyli legendarny raper Peja, członek grupy Slums Attack, który mimo tego, że już obchodzi 30. rocznicę twórczości, to jeszcze nie został uhonorowany odznaką za zasługi dla miasta Poznania, czyli jak pan prezydent nas słyszy, Jaśkowiak, to już jest najwyższy czas. Za to, jak państwo widzą, bo mamy Kłebo na zdjęciach, ale oprócz tego mamy dwóch innych muzyków, za to Kalisz honoruje muzyków także urodzonych i mających bardzo silne korzenie kaliskie w Polsce, ale jednak jest to inny gatunek muzyczny, jazz. I należą do nich Jan Ptaszen-Wróblewski oraz Włodek Pawlik. Je pierwszy dostał honorowe obywatelstwo miasta Kalisza w 1999 roku, a Włodzimierz Pawlik w 2014. I oni też Fryderyka zdobyli, chciałem powiedzieć. A poza tym Włodek Pawlik nawet dostał Grammy w 2014 za album Night in Kalisja, który jest rewelacyjny. Polecam państwu na Spotify'u i wszędzie. Najlepiej słuchać oczywiście w parku miejskim, patrząc na świetną bryłę Teatru imienia Bogusławskiego w Kaliszu. Zapraszamy do Kalisza. Można przejechać przez Ostrów, ponieważ tam także honorują jazzmenów, między innymi poprzez mural. Nawet jeżeli by ktoś przejeżdżał pociągiem, to ten mural Krzysztofa Komedy, niedawno powieszony, pomalowany, jest tam i to też jest powód, żeby pojechać i do Ostrowa, i do Kalisza. Mimo animozji dwóch miast my się coraz bardziej kochamy, a tą miłość spaja przede wszystkim turystyka. Pytanie dziewiąte i właśnie się już pojawiło na państwa ekranach. Jest to ostatnie pytanie, a ja zaczynam je czytać. Ja jeszcze nie przeczytałem. Dłonie na przyciskach. Jeszcze nie przeczytałem. Który z internetowych... Chyba wy. Który z internetowych krytyków kulinarnych szczyci się największą liczbą obserwujących na TikToku? Życie trzeba znać. Czy jest to Mister Krycha, czy jest to Książulo, czy jest to Maciej Je, czy jest to Kepson? Nie ma tutaj Makłowicza. To jest oczywiście bardzo proste pytanie. Tak. To jest Mister Krycha. To jest Mister Krycha, tak sądzicie. Oczywiście. Co wy na to? My obstawimy Kepsona. Kepson? Mm-hmm. No to sprawdzamy. Wszyscy, mam nadzieję, że już odpowiedzieli, to możemy zobaczyć, jakie jest prawidłowe pytanie. Tak, jest to Mister Krycha. 909 tysięcy obserwujących na TikToku. Książulo
565, macie je 41, ale macie je, jest jeszcze z czasów Facebooka i tam także ma poważną grupę obserwujących. I Kepson 42,1. Zobaczmy sobie, wszyscy oni odwiedzili Wielkopolskę. I trzeba dbać o tych nowych krytyków kulinarnych. Oni odwiedzają rzeczywiście bardzo często kebabownie, co też jest bardzo ważne, żeby promować także takie jedzenie, albo fast foody. W związku z tym, jak widzicie Państwo, no, wpatrujecie się, więc rzeczywiście poznajmy się. Oni tutaj także są i w Poznaniu, i w Pile, jak Państwo widzicie, także był zajadany kebab. A my w Poznaniu, oprócz takich fast foodów, mamy pierwszą gwiazdkową restaurację Michelin, Muga, oraz 11 innych restauracji jest wpisanych od tego roku w przewodnik Michelin. Zachęcamy Państwa do odwiedzenia i Poznania, i całej Wielkopolski w ramach turystyki kulinarnej. No dobrze, to skoro już to wszystko mamy, no to warto podsumować. Robimy podsumowanie. Po pierwsze na sali, ile macie punktów? 6. Mamy 6, a wy? 5. A więc mamy zwycięzców. Obie grupy są zwycięzcami, ale wygrała grupa Kokosza. Wielkie brawa. A więc ogłaszamy zwycięzców, a wśród publiczności to pan Kamil Kwiatkowski, Sonia Walentę i Joanna Wojciechowska, a o wręczenie nagród poprosimy dyrektora Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Artura Krzysztofiaka, który będzie nagradzał zwycięzców, a ja chciałem podziękować. Czy było trudno, czy nie? Jak się czujecie? Nic nie mogło nas na to przygotować. Tak, więc dobrze, to nie że się było, nie przygotowaliśmy. To nie było ustawiane. Dziękuję Państwu bardzo. Odwiedzajcie Wielkopolskę, z każdego powodu warto nagrody dla pierwszego i dla drugiego miejsca. A teraz pan Mateusz przejmuje mikrofon, a my się żegnamy. Dziękuję Państwu bardzo. Wszystkiego dobrego.